Marszałkini, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, jaka ustawa takie wystąpienie? Kiepsko, słabiutko. Jest Pan młody, wykształcony, wygadany, błyskotliwy. A dzisiaj Pan siedzi zachukany, smutny, skupiony i ze szczękościskiem. Ustawa do zmiany, to można oczywiście zrozumieć, uporządkowanie było konieczne, to prawda. Tylko czy uporządkowanie znaczy prześladowanie? Istotą, tym punktem zapalnym, iskrą zapalną protestów lekarzy i aptekarzy był punkt, artykuł 48. Otóż to on spowodował, że zaczęto protestować, dyskutować, i zaczęła się cała jazda, jeżeli chodzi o tę ustawę. Otóż, proszę Państwa, Wysoka Izbo, problem jest taki, że 48, ten artykuł, jest specjalnie włożony do tej ustawy w tym miejscu, dlatego że jak ktoś ją zaczyna czytać, to w pewnym momencie przysypia i zapomina. I to jest dowód doskonały na to, że ustanowiono prawo, włożono w odpowiednim punkcie ten artykuł, bo ludzie przez wiele miesięcy przyspali, obudzili się na 3 tygodnie przed wprowadzeniem ustawy w życie. Jest Pan mistrzem metody dziel i rządź. Nagradzaj i eliminuj. Lepszym od Kaliguli. Lekarzom dał Pan dyspensę, aptekarzom nie. I powiem Panu więcej. Ja Panu wierzę, jak szczerze odpowiadał Pan na moje pytanie na Komisji Zdrowia, gdy zapytałem się, czy rzeczywiście naprawi Pan to rozporządzeniami. Ja Panu wierzę, że Pan jest to w stanie naprawić rozporządzeniami, naprawdę. Tylko jest jeden mały problem. Może Pan jutro nie być ministrem. Jutro może być tak, że ustawa będzie działała, a Pana następca, jeżeli będzie, może nie naprawić tego rozporządzeniami albo może mieć inne zdanie. No więc nie naprawimy. Wróćmy do meritum. Leki miały stanieć, a na pewno nie podrożeć. To oczywiste kłamstwo. Jeżeli przeanalizujemy, a pan przewodniczący Piecha opowiadał, rok do roku podrożeją, czy ludzie wydają więcej o 300 milionów, to są prawidłowo, dobrze wyliczone kwoty. Ta kwota jest skądś wzięta, prawidłowo przeanalizowana. Tylko jest jeden problem. Jeżeli przeanalizujemy, ile obywatele zapłacą rok później, czyli w 2013 roku, jeżeli uwzględnimy starzenie społeczeństwa i kwotę przeznaczoną na refundację, to już będzie miliard. A rok później, w 2014 roku, i tutaj nie ma co dyskutować, to może być 1,5 miliarda, podkreślam, wtedy, kiedy kondycja pacjentów, ich kieszenie jeszcze będzie w miarę dobra. Przeszedł Pan, Panie Ministrze, do ugrupowania promującego fajne hasło. Polityka miłości. Szacunek do obywatela. Społeczeństwo zawsze wierzy rządzącym, bo po prostu nie ma innej możliwości. Wystarczyło wystąpić i powiedzieć publicznie, że przepraszam, będzie drożej, bo musi, ale będzie lepiej, bo sprawiedliwiej. Zapewniam, że całe społeczeństwo by w to uwierzyło. Nie byłoby protestów, lęków, nie byłoby dyskusji w społeczeństwie, czy zrealizuje receptę w tej czy w tamtej aptece i nie byłoby z tym problemów. Ale byliście tchórzami, panie ministrze. Tchórzostwo to brak szacunku dla ludzi. Tchórz nie kocha swoich ofiar. Taka jest prawda. Poprzedni minister zdrowia, pani Ewa Kopacz, zapowiadała, że za tą reformę zapłacą tłuste koncerny. Systematycznie to się pojawiało w mediach. Oczywiście zapomniano o tym, że koncerny potrafią negocjować i publicznie deklarowały, że im będzie źle i biednie generalnie, a dzisiaj zacierają ręce, bo mają zapewniony rynek zbytu na odpowiednim poziomie, a niekompetencje ukryto. Niekompetencje negocjatorów ze strony ministerstwa oczywiście ukryto w tajności. To jest oczywista sprawa. Polska to kraj, w którym zużywa się znacznie więcej leków niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to po prostu wynik
braku zaufania do systemu ochrony zdrowia, całkowity brak programów profilaktycznych zapobiegających zachorowaniom jest po prostu zmorą już w tej chwili epidemiologiczną. Hasło lecz się sam, po prostu to jest standard dzisiaj wszędzie. Ale chcę pogratulować, a szczególnie panu ministrowi, dzięki tej ustawie Polska wyprzedza Stany Zjednoczone w wydatkach publicznych na leki w relacji do ich ceny. W Stanach, proszę państwa, to jest około 32%, w Polsce 37%. Z tą tylko różnicą, że Polska jest w Europie, a w Europie średnia to ponad 60%. Wiem, panie ministrze, że denerwuje się pan, bo stoimy przed decyzją Wysokiej Izby w sprawie wotum nieufności. Pan zasługuje na te nerwy. Kac moralny jednak pozostanie, bez względu na to, czy pan pozostanie. Dziękuję.